Mówi się Jacek Sobala, witam Państwa. Jest poniedziałek, 17 maja, 20.28, minęła. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Prawda jest taka, że mamy tak dużo tematów rozmaitych bardzo do omówienia, że nie no, sam sport to jest tyle, że się wydarzyło, że to by można było dwa odcinki zrobić. No bo proszę Państwa, absolutnie fenomenalny ten finał i świątek. Przy czym ja cały czas uprzejmie proszę, żeby z tej dziewuni jednak zdejmować tę presję, zdejmować jej ten ciężar z barków, dlatego że niech ona się tym cieszy, niech ona gra najlepszy tenis, na jaki ją stać. Jaka jest skala jej talentu? No to my właśnie zobaczyliśmy w tym meczu finałowym z Pliszkową. I to jest kosmos, to jest właściwie niczym nieograniczone. No, żebyśmy nie wariowali, tak ze szczęścia do końca, tam jest serwis do poprawienia oczywiście. Jeżeli chodzi o ten return z forehandu, to ruch jest zbyt szeroki. Ja się wygłupiam, ale tak mówią eksperci. Ja bym powiedział tak. Nie zostały zdementowane te plotki, że ona tuż przed tym finałem z Pliszkową rozmawiała przez telefon z prezesem Jarosławem i prezes Jarosław jej tam w krótkich żołnierskich słowach wytłumaczył, na czym polega Polski Ład, i ona wprowadziła ten Polski Ład w tenisie podczas tego meczu. Serio i poważnie mówiąc, Pliszkowa nie znalazła się w tym finale, że ją ktoś tam wylosował. To jest dziewczyna, która potrafi grać w tenisa. Wygrała tylko 13 piłek. W ciągu całego meczu wygrała tylko 13 piłek. Cały czas Świątek była skoncentrowana. Ja mam takie wrażenie, że ona wyciągnęła naukę z tego, co ją spotkało podczas porażki z Ashley Barty. Tam dobrze zaczęła. Potem okazało się, że jak plan A zawodzi, nie ma planu B. Tutaj była tak skoncentrowana, żeby nie doszło do powtórki z rozrywki, żeby nie musiała pojawić się taka sytuacja, że trzeba będzie wdrażać jakiś plan B, którego zdaje się nie ma, bo jak na razie to jest tak, że albo jej idzie, albo nie. Natomiast ona była wielka w tych dwóch meczach poprzednich. Myślę o tym spotkaniu ze Świtoliną i z Coco Gauff, dlatego że zagrać jednego dnia tak trudne dwa mecze dla, ciągle to podkreślam, młodej dziewczyny. To nie jest łatwa, prosta sprawa. Teraz będzie ten Roland Garros i błagam, błagam proszę najmocniej jak mogę, nie wywierajmy na niej żadnej presji. Ona będzie wygrywała pod warunkiem, że ten tenis będzie jej sprawiał przyjemność. To nie może być droga przez mękę. Będzie bardzo trudno w tym Paryżu, dlatego że na pewno wszystkie będą się nastawiały na to, szczególnie po tak spektakularnym zwycięstwie, jak to 6-0, 6-0, wszystkie będą nastawiały się na to, żeby pokazać, że my możemy z tobą wygrać. Tenis to jest taki sport, gdzie nikt nie wygrywa cały czas. A Iga Świątek to jeszcze nie jest połączenie Nadala z Federerem i z Dżokowiczem, także spokojnie. Trzymajmy kciuki. Jest dziewczyna niebywała i fenomenalna absolutnie, ale nie wywierajmy na niej niepotrzebnej presji. Drugie wydarzenie sportowe. To, co robią Niemcy z Lewandowskim, to żądanie, żeby on nie wystąpił w tym najbliższym, ostatnim już, jeżeli chodzi o rozgrywki Bundesligi, meczu z Augsburgiem. No to też jest jakiś kosmos. Ten Dieter Hamann, który... Dieter Hamann to jest taki koleś, który generalnie odzywa się w bardzo kontrowersyjny sposób. Ten Dieter Hamann, który zażądał wręcz, żeby Bayern nie wystawiał Lewandowskiego w tym ostatnim meczu, no bo przecież pobije rekord Gerda Millera i co wtedy? To jest oczywiście bzdura, dlatego że to trochę tak, jakby ja wiem, ktoś biegł na 100 metrów, miał szansę pobić rekord Usaina Bolta i zatrzymał się tuż przed samą metą, no bo przecież z szacunku dla Usaina Bolta i tak dalej. Dzisiaj Paulo Sousa ogłosił skład naszej kadry na Euro. No tam jest oczywiście dyskusja na temat tego, że nie pojedzie Grosicki, nie pojedzie Szymański. Ja bym chciał Państwu pokazać pewną ciekawą wizualizację, która się pokazała w związku z tymi
powołaniami Paulo Sousy. Dlaczego? Dlatego, że mamy nowego kapitana. Mówię o tej wizualizacji. Jest nim prezes Jarosław. Prezes Jarosław gra nie z duszą na ramieniu, tylko z kotem na ramieniu. Zaraz to Państwo zobaczą, spokojnie. Ja tam mam kilka zastrzeżeń i uwag, bo no widać, że prezes generalnie jest w formie, ale tu z kolei do poprawienia są te kwestie, no to co zawsze, tak, które kładą prezesa, śpiewanie hymnu. Ta Cieszynka też jest niedopracowana. Moim zdaniem prezesa przy tej wyobraźni, jaką dysponuje, stać na coś lepszego. Ale zwracam uwagę, że pierwsi z gratulacjami po tej Cieszynce do prezesa doskoczyli od razu Krycha i Zielu. To też może być jakiś trop, jeżeli chodzi o atmosferę w tej kadrze. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę, niech cała piłkarska Polska zobaczy, jak wygląda najnowsza wizualizacja gry polskiej reprezentacji podczas Euro przy tej kadrze, jaką dzisiaj wyłonił, powołał selekcjoner Paulo Sousa. Bardzo proszę. Splendid. And the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. At Wembley Stadium, which is, in the eyes of so very many, the venue as far as football is historically concerned. Action has already started. Jim, who do you pick out as the... Has a goal! Superb goal! Well, if that was their intention pre-match, let me tell you, it's worked out very nicely. I think for the skipper to chip in with a goal too is a bonus, but this game has already taken on... No, pięknie wszystko prezes zrobił. To poprowadzenie takie swobodne. Bardzo krótko trzymał tę piłkę prawą nogą, strzał z lewej po długim rogu, jest okej. Okay. Na pewno do poprawienia hymn, moim zdaniem. No i z tą Cieszynką to też jest takie niedopracowane. Proszę Państwa, Róża Thun, nie, powinienem powiedzieć pełnym, bo to tak historyczny moment, powinienem powiedzieć pełnym nazwiskiem, czyli to będzie Róża Maria Grafini von Thun und Hohenstein von Panzerfaust, postanowiła, że jednak odejdzie z Platformy Obywatelskiej. Ogłosiła to na Twitterze. Jako powód Grafini podała swój brak zgody na prowadzenie rozgrywek partyjnych kosztem ogólnoeuropejskich projektów. W wielu sytuacjach brakowało mi poważnej debaty, drogi do wykuwania wspólnego stanowiska. Grafini wymieniła też tematy, w jakich się nie zgadzała z Platformą. Okazuje się, że w przeciwieństwie do usuniętych z partii posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, którzy mieli być zbyt konserwatywni, dla Thun Panzerfaust to stanowisko Platformy było zbyt konserwatywne i zachowawcze. Ale żeby było po kolei, bo wyjdzie na to, że ja jakoś bojkotuję temat Nowego Ładu, no chciałem Lubnauer pokazać, no zapowiedziałem. No dobrze, pan Jerzy z Gdańska, bardzo proszę. A dobry wieczór panu. Panie redaktorze, no trzeba, chyba zacznę od tego, co od Nowego Ładu, bo to chyba jest dla nas generalnie w tej chwili najważniejsze, ale uważam, że Zjednoczona Prawica, że tak powiem, niezbyt ambitnie do tego podeszła. Dlaczego? Bo na przykład pan Budka, który jeszcze nie rządzi, nie wygrał wyboru, a już stara się obalić, że tak powiem, weto prezydenta, szuka 276 głosów, czyli to jest naprawdę ambitny plan i na to Polacy pewnie czekają. Drugą rzeczą, którą mam, tak do... na szybkiego, to, że pan Putin został nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. No myślę, że słusznie, bo na przykład prawdopodobnie tego, co wiem, to także nasze panie ze strajku kobiet też są nominowane. Także tu będzie rywalizacja taka dosyć ostra. Jeszcze proponowałbym pana Łukaszenkę i pana Macron. To jedni mają jeden ma zasługi, no że tak powiem, w rozganianiu i tam aresztowaniu. Pan Macron tam biega za tymi żółtymi kamizelkami. Jeszcze jedna sprawa, to już jest taka, że tak powiem, teraz reklama, nie chcę mówić jakiej firmy, bo gdzie to podjeżdża samochód z białasami pod, że tak powiem, po torbę. I tą torbę o dziwo podaje czarna ręka. Wie pan, nie wiem, czy to jest zgodne z teraz z ostatnią, że tak powiem, linią. Drugie, jeszcze mam jedno, tak po szybkiemu.
Ja to miałem wcześniej, ale już mi się po prostu jakoś to, no nie wiem, zapodziało. Ostatni gala Oscarowa w tym, no, w Stanach. To powinno się troszeczkę według mnie inaczej, bo to też miał teraz, żeby było parytety, że biały, czarny. Mam taką właśnie propozycję, żeby już po filmie, jak są, że tak powiem, te napisy występują, to by można było napisać, że reżyser, człowiek z macicą, dalej na przykład, że scenograf to była tam osoba binarna czy biseksualna. I albo jeszcze co innego, że ci, co występują właśnie na tym czerwonym dywanie, to powinni mieć plakietki, żeby no, ludzie byli zorientowani, czy naprawdę autentycznie ten film zasługuje na to, żeby odebrać Oscara za całokształt, że tak powiem. No i chyba teraz to tylko tyle. No, pozdrawiam pana, wszystkiego dobrego. A jeszcze do Igi Świątek, faktycznie, to dziewczyna jest... Na piątkę ja za bardzo za tenisem nie jestem, bo już głowa mi po prostu tak szybko nie jest skrętna, bo coraz szybciej grają zarówno panowie, jak i dziewczyny, ale ona naprawdę, naprawdę jest świetna. I to, co pan mówi, żeby jej się tylko chyba w głowie sobie nie przywróci, bo to jest widać dziewczyna, która potrafi dążyć do celu. I tak na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Kłaniam się, pozdrawiam. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję, panie Jerzy. Nie, jej się na pewno w głowie nie przewróci, bo ona ma tam dobrze poukładane. To, z czym ona może mieć problem i miewa również, bo to już widać było parę razy wcześniej, to jest właśnie ta nadmierna presja. Ona za bardzo, ona sama z siebie, ona jest ambitna. Ona sama z siebie bardzo chce, a jeszcze jak jest to dokładane, to już wtedy się zaczyna większy problem. Stąd się biorą te łzy i tak dalej podczas meczu. Jeżeli chodzi o te Oscary, panie Jerzy, to wszystko w tym kierunku zmierza, który pan opisał. Dajmy im szansę, spokojnie. Myślę, że za 2-3 lata to będzie mniej więcej tak wyglądało, jak pan to dzisiaj sugerował. Co do tego Nowego Ładu, ja wiem, bo to wszyscy by chcieli, żeby o tym Nowym Ładzie, ale wcześniej był program W Punkt Katarzyny Głuńskiej i tam bardzo dużo zostało powiedziane na temat tego Nowego Ładu. Ja mogę do tego dodać, co tam zostało powiedziane. Jak ktoś nie widział, to serdecznie proszę, żeby sobie obejrzał na YouTubie dzisiejsze wydanie programu W Punkt. Ja mogę do tego dodać to, co o Nowym Ładzie powiedziała. No to uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę, Katarzyna Lubnauer w całej pełni i osiągłości i jej opinia, jej zdanie na temat Nowego Ładu. Dwa proste pytania. 13. emerytura. Zamiast 13. emerytury wolelibyśmy wyższą kwotę wolną dla wszystkich od podatku. To nosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Ale jesteśmy przeciwni. No i wszystko jasne. Wracając do tej róży, proszę państwa, bo to jest rzeczywiście historyczny moment, historyczna chwila, że Róża Maria Grafini von Thun und Hohensteinfeld Panzerfaust ogłasza, że ona odchodzi z Platformy. Jak państwo być może słyszeli, jeśli nie, to ja postaram się przytoczyć te opinie. Jej decyzja wywołała falę komentarzy i to rozmaitych komentarzy. Ona tę swoją decyzję ogłosiła, no znowu muszę powiedzieć te magiczne słowa, uwaga Telekino, ona tę swoją decyzję dzisiaj ogłosiła mniej więcej tak. Tak to brzmiało. Bardzo proszę. Dzisiaj, proszę państwa, mam nadzieję, że moja rezygnacja z członkostwa w Platformie Obywatelskiej będzie impulsem do refleksji wewnątrz tej partii. W Platformie jest wiele znakomitych osób. I oczywiście, bez względu na przynależność partyjną, bez względu na to wszystko, co nas różni, z nimi i z milionami innych osób walczymy wspólnie o demokratyczną, przestrzegającą prawa, zieloną i europejską Polskę. Kurczak, ja mam problem. Ja nie wiem, dlatego że ona tak mówi, jak mówi, a ja cały czas słyszę, że obchońcy Poczty Gdańskiej poddajcie się, dalszy opór jest bezcelowy i nic nie jestem w stanie na to poradzić. No, ja już któryś raz tego słucham, co państwo przed chwilą usłyszeli, zobaczyli. Róża Thun
Grafini von Thun und Hohenstein, Feldpanzerfaust, mówi, że ona teraz będzie bezpartyjna w tym sensie, że będzie należała do tej EPP, czyli tej Europejskiej Partii Ludowej, gdzie przewodniczącym jest Tusk. No, ona nie może powiedzieć wprost, że przechodzi do CDU, ale na to wygląda. Natomiast te opinie i te komentarze po tym historycznym kroku, na jaki się zdecydowała Grafini, w rozmowie z portalem W Polityce Jerzy Borowczak, odnosząc się do tej decyzji swojej dotychczasowej koleżanki, powiedział tak: pamiętam Różę z różnych wystąpień na naszych zebraniach, konwencjach, jak ona kochała Platformę Obywatelską i to, co ona robi, ile PO robi dobrego dla Polski. Wydawało mi się, że zgadza się ze wszystkim, co robimy. Prawie na każdej konferencji zabierała głos. Zna pan moje zdanie na temat zdrajców. Nie szanuję takich ludzi. Myślę, że miejsca z naszej listy do Europarlamentu by już nie miała. Wystartuje pewnie z listy Hołowni. Prawdopodobnie tak pani Róża sobie to kalkulowała. Zobaczymy za 2 lata. To mówi Jerzy Borowczak. Róża Thun, Grafini von Thun und Hohenstein. Panzerfaust dzisiaj dementowała to, że ona z Hołownią nie rozmawiała. W rozmowie z Interią jeden ze współpracowników Borysa Budki, anonimowy, podkreśla, że decyzja ta nie jest dla partii żadnym zaskoczeniem. Thun twierdziła, że jako Platforma jesteśmy za mało europejscy, liberalni i ofensywni w kwestiach środowiskowych. Tak mówi polityk ze ścisłego kierownictwa partii. I dodaje, że od roku w PO wiedziano, że Thun jest dogadana z Hołownią. Nieco inaczej to wszystko opisuje Andrzej Halicki, który przyznaje, że o decyzji Thun to się dowiedział z Twittera, jak to ogłosiła. Jako szef delegacji powinienem zostać poinformowany o takiej sytuacji, otrzymać chociaż telefon. Tak się nie stało. Dzwoniłem, ale nie odebrała telefonu, a później go wyłączyła. Tak powiedział Halicki. Natomiast podczas konferencji w Dąbrowie Tarnowskiej Borys Budka powiedział dzisiaj tak: to smutne akurat, dlatego że ja bardzo cenię panią poseł. Szkoda. Zabrakło tego głosu wcześniej, kiedy trwała dyskusja na temat m.in. funduszu odbudowy, kiedy Platforma pokazywała, przed czym chce zabezpieczyć Polskę, przed rozdawnictwem w sposób niesprawiedliwy pieniędzy europejskich i tak dalej. Przy okazji tam się Borys Budka też odniósł do tego usunięcia z partii Ireneusza Rasia i Pawła Zaleskiego, ale to może po krótkiej przerwie. Krótka przerwa i za chwilę jesteśmy znowu razem.